Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mozran Andrzej i od 21 lat prowadzę zajęcia szachowe w Szkole Podstawowej nr 13 w Gorzowie i Wielkopolski. Moje dzisiejsze spotkanie z Państwem jest adresowane przede wszystkim i głównie do nauczycieli. Jak powszechnie wiadomo, od 2012 roku Europarlament wydał oświadczenie zalecające wprowadzenie szachów do szkół. I tak samo stało się w kraju naszym, gdzie od roku 2013 do 2015 działały programy pilotażowe, w których to nauczyciele uczyli dzieci grać w szachy. W tej chwili skala zjawiska jest już znacznie większa. W całej Polsce jest blisko 1000 szkół, w których występuje edukacja szachowa. Bardzo wielu nauczycieli zostało przeszkolonych i projekt cały czas się rozwija. Ale cały czas pytanie główne i podstawowe wśród nauczycieli, które zadają, to czy warto te szachy wprowadzać do szkół, co to daje? No ale przede wszystkim, czy ja, czyli konkretny nauczyciel, dam sobie z tym radę? I myślę, że na wstępie to jest chyba taka najistotniejsza rzecz, przekonać Państwa, przekonać nauczycieli, że to naprawdę warto, że to się da zrobić i że mogą to zrobić nauczyciele. No bo jeżeli nie nauczyciele, to kto? Zawsze przed każdym działaniem dobrze jest określić sobie cel ćwiczenia. Jeżeli mamy zajęcia w klubie, prowadzą je profesjonalni instruktorzy i trenerzy. Tam jest troszeczkę inaczej, bo rodzic, który nam dziecko do klubu przyprowadza, on już za nas dokonał tej pierwszej fazy, czyli stwierdził, że jego dziecko ma predyspozycję lub że jest zainteresowane, ma dłuższy czas koncentracji od rówieśników i poszukuje gdzieś możliwości rozwoju swojego dziecka. To naturalne. Natomiast w szkole mamy odrobinkę inaczej. A jak jest w szkole? No mamy oddział klasowy, który liczy 22-24 osoby. Są oczywiście i mniejsze, ale powiedzmy, weźmy grupę taką średnią, 22-4 osoby. No struktura takiej klasy jest bardzo rozległa, bo mamy 2-3 osoby, z którymi praca jest czystą przyjemnością. Mamy 5-6 osób, które generalnie mają, powiem kolokwialnie, światło zapalone, na zajęciach czasami gaśnie. Potem jest grupa, gdzie tam raczej częściej jest ciemno, a światło się czasami zapala. No i niestety na końcu mamy też grupę osób, 3, 4, 5, które potrafią zdemolować każdą klasę. I teraz, jeżeli mamy do czynienia z instruktorem szachowym, czy też trenerem, a więc osobą, która jest szachowo bardzo zaawansowana, tak? Która młodość poświęciła na wyjazdy, na turnieje, na rywalizacje i szachowo jest bardzo sprawna, tu nie ma uwag. Natomiast no, są uwagi co do ogarnięcia, tak mówiąc ogólnie, całej klasy. 22 osoby, no to nie żart. Tu nie da się dziecka wystawić na korytarz. Nie mamy narzędzia w postaci stopni i tak dalej. Klasy 1-3 to ocena opisowa, a musimy sobie radzić ze wszystkimi. I kto ma to zrobić? Pamiętam mój pierwszy kontakt 21 lat temu, bo uczę w szkole 21 lat, jak wspomniałem, byłem przekonany, że to jest to samo, co w klubie. No przyjdę, zrobię zajęcia i wszystko. O, w jakim, proszę Państwa, byłem błędzie? Otóż, no jedna z lekcji wyglądała tak. Ustawiam dzieciom coś na szachownicy. Dzieci demonstracyjne oczywiście, dzieci coś na swoich. I nagle dziecku coś upadło. No ja przez ramię się oglądam, mówię, co tam spadło? A takie była, że nie zapomniał go do końca życia. Mówi nagle tak, ciśnienie w gaciach. No cała klasa oczywiście w śmiech. No trzeba nad tym jakoś zapanować, tak? A więc zapytałem się, jak ma na imię Błażej, bardzo ładnie Błażej. Mówię, Błażeju, powiedz klasie, co oznacza słowo gacie. Wiedział. Świetnie, to teraz powiedz klasie, co oznacza słowo ciśnienie. Tu było gorzej. Aha, pan dał radę. Mówię, no to słuchaj Błażeju, starajmy się nie używać słów, których znaczenia nie rozumiemy. Pomruk uznania się po klasie, rozszedł pan, dał radę. Proszę Państwa, takich drobnych zdarzeń każdy z nauczycieli, każdy z Państwa ma całe mnóstwo. Może nie co lekcja, ale co tydzień, co i rusz jeden z naszych podopiecznych dostarcza nam wzruszeń, których byśmy sami nie wymyślili. Teraz proszę sobie wyobrazić takiego młodego instruktora szachowego. Człowiek po studiach czy na studiach wchodzi do takiej klasy. No przecież go zjedzą. Przecież tych spraw jest wiele. Już się nauczyłem, że jeżeli mówię, proszę Państwa, bierzemy dzieciaczki do ręczki ołówek, to mówimy ołówek. Nie mówimy, proszę coś wziąć do pisania. Mamy zaraz 100 pytań. A mogę długopis? A długopis zmazywalny mogę? A to mogę? Nauczyciele już to wiedzą. Konkretna komenda prosta, która nie pozostawia wątpliwości. A tak instruktor szachowy, no nie ma o tym pojęcia. On chce uczyć szachów.
A to się nie da tak, że uczymy konkretnych terminów szachowych, a potem w inny dzień to wychowujemy. To jak mówimy, co mówimy, w jakich okolicznościach, jak gestykulacją to podpieramy, tak, na jakich emocjach, to wszystko ma wpływ na naszych wychowanków. I Państwo z racji wykonywanego zawodu, z racji tego, że są Państwo nauczycielami, mają często bardzo rozległy warsztat pracy, mają to z tym do czynienia na co dzień. A szachy, Państwa, no to jest tak. Ja uważam, że ktoś, kto potrafi uczyć, to nauczy cybernetyki jądrowej. Jeżeli da mu się materiały, program, ścieżki, to on to świetnie zrobi. A ktoś, kto nie potrafi uczyć, to żadne ścieżki, żadne materiały nic mu nie pomogą. A więc tu serce pedagoga jest najważniejsze. A u dzieci tak małych to ważniejsza chyba jest forma niż sama treść. Tej treści nie może być zbyt wiele, nie może być przepakowana, bo dziecko w tym się pogubi. Oczywiście możemy równać do tych najzdolniejszych, do tych najlepszych, ale w klasie mamy przekrój środowiska i dzieci z różnych rodzin, z różnymi ograniczeniami. Mamy też dzieci, które są dotknięte różnymi dysfunkcjami i musimy je uczyć wszystkie, a nie tylko te wybrane i te najlepsze. A więc staram się przekonać zawsze Państwa nauczycieli, że jeżeli szachy do szkół, to przede wszystkim nauczyciele. Potem proszę pamiętać o jednej rzeczy, o której środowisko szachowe czasami zapomina, to jest bardzo ważne. My mówimy o edukacji przez szachy. My nie mówimy o hodowli mistrzów. Jak się trafi jakiś mistrz, no to trudno, to się trafi. Natomiast celem jest edukacja szachowa. A po co? Ano może po to, że szachy rozwijają wyobraźnię przestrzenną, myślenie abstrakcyjne, czyli coś, co u dziecka występuje między 10 a 12 rokiem życia. Moja żona powiedziała, że u mnie w ogóle to nie wystąpiło, ale złośliwa jest. A dzieciaczki 7-letnie jeszcze myślą konkretnym obrazem. I szachy poprzez zabawę, poprzez swoją naturę, istotę, troszeczkę ten proces przyspieszają. No nic lepszego niż nauka poprzez zabawę nikt jeszcze nie wymyślił. A więc poprzez te drewniane klocuszki dzieci się fajnie bawią, a przy okazji się uczą paru fajnych rzeczy. I ja powiem tak, oczywiście na kursach instruktorskich dla nauczycieli, które miałem przyjemność wielokrotnie prowadzić, na pierwszych zajęciach no jest troszeczkę opór materii, czyli Państwa, nauczycieli. No bo ja też bym miał taki opór. No jeżeli wzywa mnie dyrektorka i każe mi jechać na kurs, gdzie ja o tym pojęcia nie mam, czuję się obco, no to mam się cieszyć. Na pewno mam duże wątpliwości i opory, co to jest, bo w dziedzinie, którą Państwo na co dzień uprawiacie, macie doświadczenie, macie wiedzę, macie warsztat, czujecie się pewnie. To naturalne. A tu nagle kompletnie nowa aktywność. Aktywność, z którą się zazwyczaj nigdy nie zetknęliście Państwo. No powiem tak, na każdym kursie pytam, kto z Państwa potrafi grać w szach? Albo kto z Państwa jest po raz pierwszy na takich zajęciach i ma styczność z szachami? Powiem tak, 70-75% nauczycieli, których miałem przyjemność edukować, a to było w różnych miastach, to był Kluczbork, to były Suwałki, Warszawa, i Gorzów i Zielona Góra. I mniej więcej liczby są takie same. 75% z Państwa zaczyna od zera, a więc od nauki ruchów. No to wiadomo, że będą obawy, czy ja dam radę. A co będzie, jak mój uczeń będzie grał lepiej ode mnie? No a co będzie, jak przyjdzie rodzic i powie, że ja to robię źle? To co ja mu odpowiem, tak? No już wyjaśniam. Jeżeli uczeń będzie grał od nas lepiej, świetnie. Poprosimy rodziców o pozostanie po zebraniu i pokierujemy tego młodego człowieka do klubu, do domu kultury, do instruktorów, do trenerów profesjonalnych, którzy dalej zajmą się rozwojem jego talentu. Świetnie. A co z lekcją? No, jak to jest na lekcji pierwszej bądź ostatniej, mówię o szachach, no zawsze to dziecko może na tę lekcję nie przychodzić, za zgodą oczywiście rodziców naszą i dyrekcji. Ale powiem, czy to jest dobra droga? Ja mam też takie przypadki, że dziecko zdecydowanie przerasta poziom klasy. Wiecie Państwo, jak znakomicie takie dziecko się odnajduje w roli eksperta? W roli osoby, która pomaga innym? I na moje sugestie u rodziców, że no Jaś czy Małgosia mogą akurat nie chodzić na te zajęcia, bo to wszystko już wiedzą. Rodzic opowiada, tak, ale oni to bardzo lubią. Jak Pani ich prosi, żeby tu pomogli, żeby podeszli do kolegi czy do koleżanki, mu wyjaśnili. Dziecko to naprawdę uwielbia. To jest wszystko kwestia podejścia, pewnego pomysłu. Oczywiście możemy mieć też przygotowane zadania nieco bardziej skomplikowane dla tych najlepszych. To da się połączyć. No a jak przyjdzie rodzic, który powie, że ja się na czymś nie znam? No to po pierwsze mówimy, że szanowny Panie, dziękuję za przyjście. To od razu rozmowę bardzo ładnie ustawia.
Po czym informujemy, że to jest edukacja przez szachy w szkole, a nie klub. To jest co innego. Mamy program, podręczniki i tego się trzymamy. To jest ten pierwszy krok. Tu nie jest celem model mistrza. Ale powiem Państwu tak, program Edukacja przez szachy w szkole jest w środowisku szachowym bardzo popularny i znany. I ludzie wiedzą ze środowiska, na czym to polega i jak to ma funkcjonować. Ja w swojej karierze 21 lat spotkałem się z jednym panem, który przyszedł i miał wątpliwości. Mam nadzieję, że je rozwiałem. Natomiast nie sądzę, żeby ktoś przyszedł i miał do nas jakieś uwagi, bo każdy sobie zdaje sprawę, jaki jest cel tego programu i o co w nim chodzi. Myślę, że to są takie najistotniejsze rzeczy. Szereg wyjdzie tematów w trakcie prezentacji poszczególnych treści czysto szachowych, tak? Ale chciałbym, żeby Państwo przede wszystkim byli otwarci na nową rzecz i wiedzieli, że to się naprawdę da zrobić. To można zrobić. A 72 godziny, bo tyle liczy kurs podstawowy projektu Edukacja przez szachy w szkole, to jest naprawdę wystarczająca ilość czasu, żeby potem takie malutkie 7-8-latki raz w tygodniu jedną godzinkę edukować, pokazać im, co to król, a co to konik, a jak on chodzi, a jak on skacze, a co potrafi. Tu bardziej narzędzia pedagogiczne są istotne niż stricte merytoryczne podejście i wiedza szachowa. Tu jest serce pedagoga najważniejsze. No powiem tak, czołowy polski arcymistrz zapytany przeze mnie wiele lat temu, jaka osoba, jaki trener wywarł na jego grę największy wpływ, uśmiechnął się i podał nazwisko człowieka, którego oczywiście nie znałem. Widząc moje zakłopotanie, z rozbawieniem rzekł, że nie mogę znać tego człowieka, bo on nie jest żadnym wielkim graczem. Ale to on go właśnie przekonał do gry w szachy. Ja zdziwiony mówię, tak, a czym? Tym, z jaką pasją o tym opowiadał, jakie wkładał w to serce, jaki entuzjazm tworzył poprzez swoje zajęcia. Dzieci nie mogły się doczekać. Ten pan nie był silnym graczem. Ale gdyby nie stanął na drodze tego mojego silnego arcymistrza, którego tutaj wspomniałem, to ten człowiek nie byłby silnym arcymistrzem. A więc tu nie chodzi o merytoryczne przesłanki na wstępie. Chodzi o pasję, o podejście, o serce pedagoga. To jest w tym wszystkim na początku najważniejsze. Zresztą, proszę Państwa, no, spójrzmy na to troszeczkę też od innej strony. Klasy 1-3, tak? Czy tam mamy przedmiotowców? Czy tam jest pan z biologii, z fizyki, z chemii, no, z polskiego, z matematyki? Nie, tam jest jedna pani. Dziecko mówi, moja pani. Bo moja pani tak powiedziała. Rodzic nieraz z uśmiechem się skarży, że to, co ja mówię, to nie słucha, ale moja pani tak powiedziała. No tak, moja pani, ta jedna, ta jedyna. Na przedmiotowców, na profesjonalistów, no to przyjdzie czas w klasie 4., 5., 8, tak? Ale na początku, no to jest to serce pedagoga, to jest to, co najważniejsze. A to, czy pokazujemy liczenie na grzybkach, czy na króliczkach, czy na żabkach, czy robimy to pionkami szachowymi, a jakaż to różnica? To tylko narzędzie. To jak nóż, można dziecku chleb ukroić albo komuś nim krzywdę zrobić. Tak samo i szach, zależy jak je pokażemy. Mając podręczniki, mając programy i chcąc to robić, naprawdę Państwo uważam, zrobią to najlepiej. Nie żaden instruktor, a obawy środowiska szachowego, że ta nauka będzie nie taka, jak być powinna, bo tam za mało Państwo mają umiejętności. Dobra, dobra, to zapraszam do klasy na tydzień. Taki instruktor jeden z drugim ucieknie bardzo szybko. To jest zupełnie inna praca niż w klubie czy w domu kultury, gdzie specjalizacja jest wysoka, a rodzice dali nam dzieci już te, które przejawiają predyspozycję. A my uczymy wszystkie dzieci. Te, które są bardziej w tym kierunku utalentowane, ale też te, które akurat mają predyspozycje inne, bardziej ruchowe i też chcemy ich czegoś nauczyć. I to Państwo są w stanie to zrobić. Mam nadzieję, że choć troszeczkę Państwa zaciekawiłem i spowodowałem, że Państwo nie przełączą naszej audycji i posłuchają, co będzie dalej. Dziękuję bardzo.